Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie, w którym będziemy oglądać Minecraft w prawdziwym życiu. Pierwszy odcinek z tej takiej mini serii wam się spodobał, dlatego jest drugi. A jeżeli chcecie trzeci, to prosta sprawa. Zostawiajcie łapy w górę i subskrybujcie ten kanał. Bo łapek w górę musi tu być dużo, więc każdy zostawia teraz łapy w górę. Zostawiłeś? Lecimy! Okej, okay, Steve ma łopatę i kopie coś nią. Jest tutaj domek jakiś, okej. Okay. Zmienia sobie teraz... Czemu on w inwentory trzyma łopatę, a ma kilof w ręku? Halo, o co tu chodzi? Ale dobra, on ma kilof i teraz będzie sobie coś tutaj kopał, tak? Aha, on wchodzi do domku jakiegoś, zbudowanego z cegły i spotyka creepera. Oh my gosh, tylko nie creeper. Co on teraz zrobi? Aha, creeper wybuchł. Zostawił mu swoją głowę. Okej, okay, a w środku była skrzynia, gdzie znalazł miecz. Oh man, zarąbista kosa. I znalazł pistolet. Okej, okay, nie pyta. I jeszcze ma kilof. Ej, to nawet spoko loot, jak na taką miejscówkę, nie? Kurde, ma akacza, patrzcie. Teraz z akaczem chodzi sobie po jakichś pustkowiach. Spotkał typa, który chce go zaatakować, a on wyciąga pistolet. O kurde, patrzcie, ziomek się poddaje. Czy on mu odda... Tak, on mu oddaje wszystkie swoje przedmioty. I go pokonał. O nie. Patrzcie, pokonał gracza i sobie wziął jego itemy. Teraz będzie crafcić. Czyżby to było TNT? Nie, co on crafci? TNT, ale z trzech gunpowdera od kiedy? Czy nie potrzeba czasem więcej? No dobra, przekłamany crafting, super. Czekajcie, co tutaj się... Aha. Nie rozumiem. Przed chwilą miał tyle itemów, teraz nie ma nic. Ale dobra, kopię za to... Okej, okay, emeraldy. Albo jakieś tak, to są emeraldy. Dobra, dwa emeraldy znalazł i co on z nimi zrobi? Czekajcie, bo teraz spotkał biednego wieśniaka jakiegoś Steve'a, który jest atakowany przez zombiaka. Ale zombiak został pokonany i prawie ujrzeliśmy, jak wygląda w prawdziwym życiu. Dobra, pomógł teraz wstać nowemu przyjacielowi. Co tu się wydarzy? Czekajcie, czy on mu coś chce dać? A nie, oni się wymieniają. On mu daje dwa emeraldy za... Yo, ile on mu tego dał? Co jest? Mocno, dobra. Ma głównie jedzenie. Więc nawet spoko, złota marchewka, zawsze na propsie, tylko nie wiem po co on jest, skoro ma jakby cały swój pasek jedzenia zapełniony. Ale dobra, teraz bierze stejka i ziemniaka, podchodzi do piecyka i wrzuca je. Oh yeah, teraz się to wszystko elegancko przepala, a w tym czasie ktoś go atakuje, to z miecza, próbuje go przekupić ciastkiem i czy uda mu się to? Udało mu się to zrobić, ty, przekupił go ciastkiem. Ej, ale w sumie ja też bym się dał przekupić ciastkiem. No bo hello, kto by się nie dał przekupić ciastkiem. On dostał tą spluwę i teraz patrzcie, atakują go zombie, w które strzela. Pa to, człowieku, ty. Zaczął uciekać. Ej, ta muzyka w ogóle nie wiem z jakiej paki. W ogóle nie pasuje do tego, nie? Serio. No ale dobra, on cały czas w nie strzela. Pokonał dwa zombiaki za pomocą właśnie jakiegoś akacza. Teraz wziął sobie melona i zajadam meloniksa. Zarąbiście. A teraz creeper? Hej, skąd się nagle wziął creeper? Ja nie rozumiem tych nagłych cięć czasami po prostu, bo jest zmiana o 180 stopni. Okej, okay, teraz znajduje się w lesie z diamentowym kilofem. Znalazł znowu emeraldy, które sobie wykopał. Dobra, znowu ma je dwa, tak jak wcześniej. Czy teraz będzie miał okazję z kim się na przykład nimi wymienić? Ma się z kim wymienić, bo znalazł tutaj jakiegoś przybysza ze skrzynią. Co ten przybysz mu zaoferuje za te emeraldy? Uwaga, on mu je dał. A kurde, całą skrzynię dostał z item. Mami, co jest? Dobra, rzuca tą skrzynię i co jest w środku? Otwiera ją i w środku ma miecz. O, to zarąbiście. Diamentowy mieczyk. Kolejna rzecz to znowu emerald. Czyli wymienił emerald na emerald. Ciekawe. No dobra, i teraz znowu gdzieś, a spotyka tego samego gościa albo innego. Nie, to jest jakiś inny gość. Patrzcie, on go chce zaatakować. Wybiega na niego z mieczem diamentowym i pyk, zaczynają walkę. Coś mi się wydaje, że nasz autor tego filmu wygra. Dobra, walka. Proszę bardzo, ale co to jest właśnie? Diamond Sword to Diamond Sword, a nie jakiś dagger wykrzywiony, kurde, gościu. No i go pokonał. O, patrzcie, ma teraz tego daggera, którego on miał przed chwilą. No, wygląda mocno, w sensie serio, nie? Jakoś inaczej. Okej, okay, wziął sobie... jeszcze go dwa
odpalił mu, co jest? Dobra, poszedł sobie dalej i co tym razem znajdzie? Lapis lazuli znalazł. Okej, kopię ten lapis i mu wypadły znowu dwie sztuki surowca. Zarąbiście. Co on teraz? O, on będzie enchantował, ty. Ej, enchantowania to jeszcze nie widziałem w tych odcinkach. Dobra, postawił enchant, daje teraz tego daggera i daje sobie lapis lazuli, no bo jakby to jest potrzebne, żeby zenchantować. I uwaga. Yo, ale on go ulepszył, ty. Po jaki sword teraz porąbany, nie? Ej, to ja myślę, że teraz pokona nim każdego, bez kitu. To jest miecz, który zniszczy wszystko. I uwaga, zaraz się przekonamy. Wow, co to za zombiak? To jest Thor zombiak, człowieku, piorunem dostał, ty. Dobra, zaczyna się walka. Uwaga, on go wali młotem, ale spokojnie, on właśnie zamroził go. Pa, zamroził go, skubany. Zabrał mu broń i teraz go normalnie bije tym mieczem, cyk. I zombiaka nie ma. Ej, to mocno w sumie czajcie, mieć miecz, który zamraża. Ale teraz zdobył młot Thora w dodatku. Co jest, pa, on razi prądem, ty. Mocne to jest jakieś, naprawdę, nie? Co on tym młotem teraz zrobi? Bo czekajcie, bo on teraz rozwala tutaj drewno. Aha, patyczki sobie skombinował. Ma dwa badyle. I do czego mu te badyle będą potrzebne? Oto jest pytanie. Idzie znowu chyba do tego handlarza, tak? Nie, nie, a nie, to jest ten sam handlarz, tak. Tylko on trzyma patyka. Co jest? On chce z nami walczyć. Przed chwilą z nimi ubiliśmy targu. No i dobra, no to się szybko skończy. A jednak nie, bo został porażony prądem. I teraz kici w oko, dwa palce w oczy, człowieku. I chłopa nie ma, pa, pyk. I został pokonany. Co wiem, że w ekwipunku ma diamentowy miecz. Ale okej, teraz ma drugi diamentowy miecz. Z czego dobija? O co tu chodzi? To jest naprawdę mega głupie, nie? Oho, Enderman z dwoma mieczami, ty. Tego jeszcze nie było, nie? Dobra, dawaj, jazda, człowieku, jazda. Pyk, o jak walczą. Ty, dobra, i uwaga, pyk. O, w nogi się nie spodziewał, pyk, hop. Dobra, i pokonany. Zabawne, że każdego tutaj na dwa hity ściąga, nie? O, i ma kolejne miecze w ogóle, ty, ale jakieś powalone, nie? Pa, kolejny zombiak, ty. I tu jakiś asasin. Z tyłu miał miecz jak asasin, bez kitu, nie? Pa, i to ten ulepszony miecz. Hej, ciekawe. Dobra, mamy kolejny odcinek, patrzcie. W losowym miejscu na biomie zimowym znalazł skrzynkę. O, subscribe. Tak, subskrybujcie ten kanał. Dobra animacja, to mi się podoba. Ale dobra, on znalazł tą skrzynkę, otwiera ją i znalazł w niej oko kresu. O, shit. Ty, i od razu patrzcie, Enderman od razu się pojawił. O, jest. Co tu się wydarzyło, ty? On się pojawił i zniknął. Dobra, on kładzie crafting. I co on będzie craftił? Daje tutaj kamień albo węgiel? Nie wiem. Tak, to będzie chyba pochodnia. Tak, dobra, ma badyla. Teraz kładzie to tutaj sobie na crafting. I uwaga, pyk, ma pochodnię. Dobra, zarąbiście. Pochodnia, mega przydatna rzecz. Daje światło, ale przed chwilą było przecież jasno. Nie rozumiem trochę, no ale dobra, okej. Zrobił pochodnię, chciał mieć, to ma, nie? Ale co teraz? Co on tutaj... Czekajcie, czy on usiadł? A nie, on idzie spać. Nie. Okej, on planuje iść spać. Patrzcie, łóżko sobie rozłożył koło skrzynki. Patrzy okolice, czy aby na pewno jest tutaj bezpiecznie. Czy on się tak po prostu położy? Okej, on poszedł spać i teraz wstaje. I znowu obudził go dźwięk Endermana. O nie, pochodnia zgasła, a on zabrał mu crafting table. Dobra, wow, chciał go zaatakować, ale mu to niestety nie wyszło, bo się przeteleportował. Tam się pojawił skubany, ty. Ale to mocy, dobra, biegnie na niego znowu. I znowu mu się nie udało, bo typa nie ma. Oh no, najgorzej. Pa, ej, on się bawi z nim ewidentnie w ciuciu babkę jakąś, nie? Yo, znowu zniknął. Ja już bym się teraz załamał, nie? Tylko dlaczego on ucieka w sumie, skoro to on ma jakby oko kresu, a nie na odwrót. Dobra, szama sobie jabłuszko. O, najadł się, zarąbiście, o to chodzi. Idzie do drzewa, okej, zdobywa sobie chyba badyle, tak? Ej, co jest? Czemu? Aha, okej. Zdobył sobie tutaj drewienko. Robi sobie, aha, robi sobie nowy crafting. No tak, zrobił ten crafting, więc zarąbiście. Tylko po co mu ten crafting, teraz pytanie? Bierze znowu badyle. Okej, ma trzy badyle i teraz je daje tutaj na crafting i zrobił sobie sikierę. Okej, z trzech patyków się robi sikierę. No dobra, niech będzie. I wydobywa więcej drewna. Po co mu więcej drewna? To jest zastanawiające. Czekajcie, bo coś wykopał. O, znowu ma tutaj blok drzewa. Znowu pojawił się jakiś gościu. Tym razem jest to chyba jakiś sprzedawca. To jest villager. To jest ewidentnie villager. Patrzcie, dostał drewno. I co on mu za te drewno da? Jest jabłko, zarąbiście. Z jabłuszka to bym się ucieszył. Marcheweczka, ziemniaczek. Delicious. Ha, i to tyle, okej. Podali sobie dłoń i on ruszył dalej. Jak
aktywy, nigdy nic. Dobra, fajnie, fajnie. I co teraz się wydarzy? Znowu Enderman, ty, ale tego dźwięku się trochę przeraziłem, nie? Dobra, czekajcie, bo on chyba się teraz jakby ukrywa, tak, że ten Enderman go nie widzi. Kucnął sobie. Co on planuje tu zrobić? Tak, on się rozgląda i go nie widzi, czajcie. To mega głupie, bo było go widać, ale on znowu zniknął. Tym razem pojawił się za nim, bo tak naprawdę go widział. Oh my gosh! I znowu zniknął. Gdzie będzie teraz? Wyjął miecz, aż patrzcie. Gdzie on będzie? Uwaga, nigdzie go nie ma. Znowu się kitra w krzaki jakieś i słyszy go, ale patrzcie, tu jest. I co on mu zrobi? Czy... O, patrzcie, zaatakował go. Ty, on go pokonał? Nie, nie pokonał go. Okej, okay. Co się teraz wydarzy? Schował miecz. Aha, wkurzył się, okej. Okay. Chyba każdy by rozpoznał taki gest. No dobra, i jaki jest jego plan dalej? Dobra, zjadł marchewy. Marchewa, spoko sprawa. Chodzi i się rozgląda. No ciekawe, czy go gdzieś tutaj spotka. Patrzcie, znowu go spotkał. Po jakiejś innej skrzynki. Nie, to jest jeszcze ktoś inny. Dobra, już myślałem, że to Enderman, sorry. A to jest ten sam gość, który sprzedał mu jedzenie. Okej, czy oni będą się teraz targować o tą skrzynię? Czy on go po prostu zabił? Wow, co jest? Czemu on się tak tego wystraszył? O co chodzi? Aha, bo on go pytał o to, dobra. Dobra, on się wkurzył i ewidentnie chce go pokonać. Daje tutaj perłę na ziemi. Aha, czyli on robi coś a la pułapkę? Tak mi się wydaje. Czekajcie, czy ja słyszałem dźwięk właśnie pojawiającego się Endermana? Tak, patrzcie, on się tu zaraz pojawi. Jest, pojawił się. Okej, okay, czyli on tak naprawdę chce zdobyć tą enderperłę. Podchodzi do niej coraz bliżej. Jaka muzyka w ogóle, jazda! I co jest, patrzcie, jaki ucieszony Enderman. On teraz podchodzi od tyłu i on go atakuje. Pyk, raz, dwa. I on zniknął i pojawił się znowu. I teraz on go atakuje, o kurde. Patrzcie, jaka tutaj bitwa, człowieku. Steve'a z Endermanem w prawdziwym życiu. Oh my gosh, tego by się nikt nie spodziewał. Aha, Enderman kuleje na jedną nogę. No dobra, czy to będzie teraz ostateczny cios? Uwaga, pyk! I pyk! I pyk! Okej, okay. I Enderman został pokonany! I zniknął. Pa, ale jego głowa się pojawiła. Okej, okay. Szama ziemniora, zarąbiście. I ma teraz głowę Enderman. O, jest jaki ten był, wow. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Trochę mam zlansowaną głowę po tym, co obejrzałem. Ale mam nadzieję, że chociaż wam się podobało, bo mi tak średnio. Jeżeli chcecie więcej, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie i widzimy się już jutro. Elo, pa!